że jestem doświadczoną vlogerką, ale... Okej. Okay. Hejka kochani, witam was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robili test koreańskich ostrych zupek. Także jest z nami dzisiaj Milena. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego jest choinka w tle, skoro jest już koniec lutego, a początek praktycznie marca i zaraz wiosna, kiedy były święta, więc miałam sesję i mi się bardzo nie chciała, co przepraszam, ale no nie widziałam sensu życia poza tym, więc ale udało mi się i zdałam, to jest najważniejsze, także myślę, że wracam znowu na kanał. Tyle. Jestem bardzo ciekawa tych zupek, bo ja jestem z tych ludzi, którzy jedzą jakieś polskie ostre potrawy i są dla nich, dla mnie bardzo ostre, a Milena jest bardziej ta azjatycka. Tak, ja lubię zupki, które bolą później jeszcze dwa dni po zjedzeniu. Ja niekoniecznie, także dobra, tak wyjmuję. Powiem tak, ja już tą zupkę znam i ona boli. Także Miranda... A to nie była... Ja zamówiłam tą zupkę, która boli? Myślałam, że zamówiłam tą, która nie boli. Okej, to jest? Panie, to był wytykać. O, pałeś, nawet. O, ale super! Pierwsza zupka to jest... Bulldog, z którą mam już doświadczenie, która jest jakby na moje... standardy? Tak, na moje standardy jest taka, no niezła jest. Na Mirandy to może być challenge. Tak, to... Nagrywam! Pytam, że następną zupeczką będzie kimchi ramen, czyli pewnie zwykłe, to nic tu nadzwyczajnego nie będzie. Widać, nie, prawdziwego takiego kimchi nie jadłam. No nie ma tutaj takiego super hot warmingu. Była w promocji, kosztowała 3 zł. A teraz kupiłam. Miranda, ja też biznesu. No zobaczymy, bo kimchi ogólnie jest takim, to jest taka... Jak ktoś nie wie, to jest taka trochę koreańska kiszona kapusta. No, bigosik taki, nie? No, taki surowy bigos, jakby. No. Więc zobaczymy, co z tego będzie, bo to jeszcze owoce morza jakieś mamy, więc... To jest owoce. I tu mamy paldo. Rzupeczkę paldo. O, prześwietlenie. O, nie widać. Jest okej. Okay. I co to jest za zupa? Nie wiem. To są owoce morza. King noodle grande format. Spicy. To jest spicy? Tak. O kurczę. Spicy. Zobaczymy jak bardzo spicy, bo to są różne levele spicy. Zobaczymy. Ja się boję. Szczerze mówiąc, ja się boję. No, się nie boję. Wiem, czy powinniśmy zacząć od najmniej. Tak, zaczniemy od tych, które nam się zdaje, że są najmniej, a się nie wiem, która jest najostrzejsza, ale także to będzie pierwsza. Potem zrobimy tą paldo i na końcu będzie... Ale ta nie wiem czego się spodziewać, także zobaczymy. Tak, i zrobimy chyba tak, że po prostu pójdziemy na dół, zrobimy je i przyniesiemy i potem tak, będziemy sobie do misji. Także ją... Be right back. Oh, do you even know? Okay, why are you so obsessed with me? Mięsny jesz. Zupa. Mięsny jesz. Panda, misja sam... Czemu dotknęłaś tego i się wystraszyłaś? To wypali mi ręce. Nie, to jest... poparzyłam się o... Garnuszek. Ale ja się tego boję, to wygląda jak smoła. To jest smoła, to ci wypali ryj, Miranda. Zrobiliśmy zupki i teraz będziemy je kosztować, więc najpierw zaczynamy... Od tutaj chyba, bo to jest spicy, to jest najbardziej spicy. Dobra, jestem ciaska, ja otworzę. Podobno słodkie neutralizuje ostry smak, także... Okej. Okay. To ciężko się nakłada, Miranda. Ja obie się mam. Ja nie, bo ja specjalnie trzymam głodę. Tak? A ja robiłam sobie... Te wrapy. Dobra, ja tylko tak popróbuję na razie. Jak najwyżej, która będzie spakowała mi najlepiej, to potem sobie ją... Próbujemy, no. Dobra. Okay. To jest ostra też. Nam daje jest... No. Ale ta ostrość polskich zupek standardowych jest... No. Taka, mniej więcej taka, jeśli no. Chcecie zjeść jakąś... Naprawdę ostrą polską. To jest
standard. Tak? No, ale tak śmierdzi troszeczkę. Makaron jest fajnie taki delikatny, inny. Już no, i też oni właśnie mają trochę inny typ makaronu. On jest taki bardziej, nie wiem, mączny, taki grubszy przede wszystkim. Inny trochę niższy niż te zupki polskie. Ja, szczerze mówiąc, preferuję te polskie. Polskie? W sensie polskie, polskie makaron. Makaron. Tak, a mi ten bardziej smakuje jakoś. No ostrość taka powiedziałabym, nie wiem. No wiemy, to jest już takie... Że... 5 na 10 może? No, takie, że ja to mogę zjeść, ale mi to nie smakuje. Ja w ogóle nie lubię ostrych rzeczy. Ja właśnie lubię. Nie smakuje mi to. Znaczy... Nie jest to coś, co bym mogła jeść codziennie, o. No to jeszcze piwie oszliwe. No nie. Weź sobie bulion łyknij, to lepiej poczujesz. Miranda, nie wymiękaj! Okej. Okay. Miranda jeszcze żyje. W gardle mi piecze. Nie, nie. Ja już, ja teraz nie ci czuję, już czuję tylko ostrość na języku. Takie powiedziałabym... Ja, musimy ocenać. Ja w tej zupce daję... Ostrości? Ostrości, tak, no ostrość dajemy to. To ja tak. Takie 12 na 10. Nie, no takie 5, to jest 5. Takie, takie ostre, ale takie nieostre. No, jeszcze czuć smak spokojnie, więc... Tak. Dobra, i teraz przechodzimy do zupki... Średniej. Zupki średniej. Która miała napis spicy, więc zobaczymy, czy to, to będzie. Może zerwiemy to, żeby nakładać. Randa, wymiękasz? Tak, jeszcze nie. Jeszcze nie dobrze. No ale nie czuję już języka. Także siedzi na języku mi obrzydło. To jest rzeczywiście wali owocami morza. To? To jest ta śmierdzą. Tak. No serio, wali owocami morza. Proszę. No to ja nie lubię. Już mi się cieknie mi z nosa. Tak? O Jezu. To przeczyszcza, ale to jest dobre. Zabija wszystkie toksyny. Wychodzi na zero ten cały glutaminion, który zjemy teraz. Nie można się nabrać. A się to gorąco zrobiło, powiem wam. No, ja jeszcze w swetrze. Tej najtragiczniejszej zupki mamy dość mało, ale myślę, że i tak będzie to... Dobra, ja jeszcze nie... Miranda, nie przesadzaj. Dobra, troszeczkę tego bulionu. No spokojnie, dodaj już trochę. Chyba ja też muszę. Jeszcze nic nie mów. To jest przede wszystkim gorące, ale wydaje mi się, że jest mniej ostra. O, to śmierdzi. Lepiej smakuje niż pachnie. To na pewno. O nie. Nie, bo to jest najgorsze, jak tutaj do gardła wejdzie. Tak, jak się źle połknie i ta jakaś tam część tej ostrej przyprawy wejdzie, to rzeczywiście może już nie przyjemne. No. Okej, okay, ale ja nie czuję nic, tak, żeby to było... Dla... Bulionu spróbuj. Okej. Okay. Bo to jest... Ale wydaje mi się, że jest mniej ostra niż tam. No, totalnie mniej ostra. To jest takie, powiedziałabym... 3,5 na 10, takie... Trójka. To jest taka u mnie trójka. Trójka. Także... Tam to było gorsze. Ale w smaku to też takie 3 na 10. No, nie dobra, to jest trochę śmierdzi strasznie rybą taką. No, bo te morza mają taki specyficzny zapach, ale ryby. To jest taki, taki jakiś skondensowany, brzydki zapach. Ale kliknąć muszę. O kurczę, że jest odpadły i żartuję. Nie. Proszę wstać tutaj. Obrzydliwa jest ta zupka. Smak 2 na 10. Teraz bierzemy najostrzejszą zupkę, która jest bardzo ładnym pakowaniem. No. Całą saszetkę wylałyśmy na niej. No, nie wiem, ja myślę, że ty troszeczkę jakby przesadę, że takie ostre jest. No zobaczymy. Miranda tutaj widzę, ekspert się znalazł. No jakby tamte zupki były takie dla mnie do przeżycia ostre, że nie lubię ostrych. Patrzcie, ja nakładam sobie tego w ogóle. Znaczy ja obstawiam, że Miranda po dwóch gryzach umrze.
i zrobi cięcie. Ja jestem team Olga, która mówi, że Milena przesadza. Tak, ja jestem team Milena, która uważa, że ta zupka jest ciężka. Ja zwykle jedząc ją sama dodaję mniej więcej połowę czy czwarty opakowania. Jeszcze. Czyli na 3-4. Dobra. Ja sobie tylko złapię, bo... Na początku możecie nie wziąć, ale później będzie problem. Na 3-4. Fajny smak ma. To. O kurwa. O nie. Bardzo ostre jest. Jeszcze gryza, jeszcze gryza. Jak to ludzie mogą w ogóle jeść? To jest obrzydliwe. To jest po prostu mega mocno zupę. Ja już połowę miękam, ale dokończę tą miskę dla odcinka. Mamy nie, trzeba to co nałożyłam, trzeba wjeść. Zjedz to jak najszybciej, żeby przeszło przy nim bez smakowania. O kur... Ja nie naprawdę to! Obrzydliwe to jest! No i co? Znowu jesteś tym Olga? To jest Olga. To jest bardzo niedobre. Bardzo niedobre. Obrzydliwe wręcz. Ale boli. No to jest obrzydliwe, obrzydliwe, boli więcej! Nie, pożyczam ty jakąś kurwa pastę jakąś do zębów jadła. No. Kani, ostrzegałam. Ostrość? Ostrze 10 na 10. No, to jest 10 na 10. Nie mam nigdy, żeby ciekawa bardzo ostrego. Ale jeden z nim odcięła z chęcią, bo w śnieg wsadziła. No. A jeszcze my zjadliśmy naprawdę po trochu. Nie, bardzo nie dobra to było. Po prostu takie obrzydliwe coś, co nie wiem. Ale ta ostrość była obrzydliwa, czy nie. Smak sam? No w ogóle jak tabletkę jakąś taką, na przykład powiedzmy na ból głowy, trzymasz w buzi i ją rozpuścisz w ustach. To jest właśnie ten obrzydliwy smak taki. Miranda sobie poszła, ale ja reklamuję mojego Instagrama 26 knuchu. Jest zablokowany, ale może jakiś inny pan się znajdzie. Także tak wyglądasz bez zupek. Ja niekoniecznie Milena, bardziej koniecznie. Także pierwszą zupkę oceniam na mocną, nawet szóstkę bym powiedziała teraz biegiem czasu, kiedy zjadłam te zupki. Druga zupka była obrzydliwa, 2 na 10 i ostatnia zupka... Minus 2 na 10. A to pod smakiem. To smak, a w smaku jedynka obrzydliwa, jakbym tabletkę rozgryzła. W ostrości 10. A w ostrości 10 na 10, no. Tam to takie słabe były, że można normalnie było zjeść. Także zapraszam na profil Mileny i mój na Instagramie i serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!